Podejrzewani przez naszych widzów o primaaprylisowy żart, wracamy do tematu wody, wody mineralnej. Nasza poniedziałkowa informacja dotycząca istnienia cennych złóż wody położonych dosłownie pod Suwałkami nie mijała się z prawdą. Słodka woda bowiem należy do najcenniejszych skarbów naszego globu, a więc i Suwałk. A ta czerpana z ujęcia miejskiego położonego w okolicy ulic Kołłątaja Pięknej i Krasickiego naprawdę jest wysokiej jakości. Suwalska kranówka faktycznie zawiera liczne związki mineralne, jest w niej wapń i magnez, jest też żelazo i mangan oraz wiele innych cennych i istotnych dla zdrowia mikro- i makroelementów, niektórych aż w nadmiarze. I nie ulega też wątpliwości, że jej smak dorównuje wodom źródlanym, o czym mieszkańców miasta przekonywać nie trzeba. Żartem primaaprylisowym był w naszej informacji wątek dotyczący budowy rozlewni. Prezydent Czesław Frankiewicz na naszą prośbę włączył się do redakcyjnego żartu, przekazując naszym widzom informację o tej inwestycji. Dostarczana do naszych kranów woda nie uzyskała również miana naturalnej wody mineralnej. Tak więc mimo wysokiej jakości tzw. kranówki nie będzie ona butelkowana. Warto jednak dodać, że trwa Tydzień Czystości Wód. Celem akcji powtarzanej każdego roku i trwającej od 1 do 7 kwietnia jest zwrócenie uwagi na konieczność ochrony wód, linii brzegowych, naturalnych zbiorników, ale też na konieczność oszczędzania wody, największego skarbu ludzkości. Wykorzystajmy tych kilka dni na zmianę naszych nawyków. Zakręćmy kurek podczas mycia zębów, zmieńmy kąpiel w wannie na prysznic, nie pozwalajmy sobie i innym na zanieczyszczanie naturalnych zbiorników wodnych i ich brzegów. I pamiętajmy, woda jest niezbędna do życia, więc korzystając z niej kierujmy się rozsądkiem i umiarem.